ponad 200 członków i sympatyków Świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości uczestniczyło w sobotniej konwencji tej partii. Zebrani działacze podsumowali nie tylko półmetek kadencji, przede wszystkim ocenili dokonania władz samorządu województwa Świętokrzyskiego. Według nich, działania obecnie rządzącej województwem koalicji nie spełniają oczekiwań mieszkańców. Dlatego według działaczy prawa i sprawiedliwości trzeba przejąć władzę, bo tylko taka zmiana jest w stanie zapewnić właściwy rozwój tego regionu. Tak się pięknie składa, że to przesłanie. Pożegnajmy słabych ludzi i żeby było to pożegnanie ostateczne, to rozwinięcie skrótów partii, które dzisiaj rządzą w województwie świętokrzyskim i jestem przekonany, że tak się stanie. By zmiany zakończyły się sukcesem, potrzebna jest współpraca na poziomie od samorządu do rządu. Konieczne będzie też opracowanie sprawiedliwego podziału wypracowanych i otrzymywanych innymi, z unijnych dotacji środków finansowych. Z tego bardzo. Yy, yy, Oczekiwanego budżetu samorządu województwa, aby trafiało z przemyśleniem, z podstawami programowymi do poszczególnych gmin. I to jest bardzo ważne. Według działaczy Prawa i Sprawiedliwości, zmiany w sposobie gospodarowania publicznymi finansami są konieczne. Dzięki temu zaprzestanie się finansowania projektów nieprzyczyniających się do gospodarczego rozwoju regionu. Te zmiany mają spowodować, że województwo będzie rozwijało się w sposób przemyślany, co wpłynie także na demograficzny rozwój tego regionu. Można wydać bardzo dużo pieniędzy, można wybudować te przysłowiowe domy weselne, które w tej chwili wykazują, że są deficytowe. To też jest kuriozum i można nie osiągnąć tego, że młodzi ludzie zostaną w województwie świętokrzyskim, że będą chcieli wracać tutaj po studiach, że będą chcieli tu założyć rodziny. O pierwszych pozytywnych osiąg dotyczących poprawy jakości życia mówiono na przykładzie działań powiatu Ostrowieckiego. Aktywne działania w sferze gospodarczej, szkolnictwie zawodowym czy wprowadzeniu nowych sposobów promowania tego regionu już przynoszą widoczne efekty. Pokazuje na to, że mamy dobrych samorządowców, że na przykładzie powiatu ostrowieckiego możemy pokazać, ile udało nam się zrobić, ile bardzo dobrych działań dla mieszkańców podjęliśmy, ile inicjatyw, które nie były nigdy wcześniej robione w naszym powiecie, w czasie tej kadencji się pojawiło. Podczas Konwencji przyjęto też program rozwoju województwa, w którym znalazło się m.in. powołanie Świętokrzyskiej Rady Rozwoju. Ma ona lepiej nadzorować rozdział unijnych środków. Obrady zakończyło odśpiewanie nieformalnego hymnu regionu, czyli piosenki Ach Kieleckie, jakie cudne. Ty jest taki drugi kraj, tu